Czy chciałbyś, żeby na świecie nie było owadów i insektów? Zdecydowanie większość z nas chciałaby, żeby nie było żadnych owadów. Komary czy muchy często nas drażnią, a karaluchy czy kleszcze wywołują u nas obrzydzenie. Zatem czy chciałbyś, żeby przestały one istnieć? Niestety, ale konsekwencje tego byłyby przerażające. Mimo tego, jak bardzo ich nie lubimy, insekty są jednymi z najważniejszych mieszkańców Ziemi. Ponieważ tworzą łańcuchy pokarmowe w ogromnej liczbie siedlisk, a także bezpośrednio wpływają na rośliny. Pszczoły, osy, motyle, muchy czy chrząszcze są odpowiedzialne za zapylanie roślin. A aż 80% roślin na świecie jest roślinami kwitnącymi, więc to by oznaczało, że po zniknięciu owadów większość roślin umrze. Ponadto zwierzęta, które jedzą owady, wymarłyby z głodu. A następnie zwierzęta jedzące te, które zjadają owady, też by umarły. To by oznaczało, że tylko padlinożercy pozostaliby przy życiu ze zwierząt.